Jesteś dla mnie ważny. Kampania społeczna ukierunkowana na profilaktykę zdrowia psychicznego. Dzisiaj wspólnie z Państwem zajmę się kolejnym tematem. Tematem poświęconym uzależnieniu i współuzależnieniu. Na naszym kanale na YouTubie znajdziesz nasze wszystkie poprzednie filmiki i podcasty, które dotyczą głównych obszarów zdrowia psychicznego. Dzisiejszy film jest wstępem do podcastu, który zostanie nagrany z Dorotą Wojciechowską, z psychoterapeutką pracującą w naszej fundacji i ze mną, z Tomaszem Rejentem, psychologiem, psychoterapeutą, gdzie wspólnie przez dłuższy czas zastanowimy się, czym jest uzależnienie, czym jest współuzależnienie i jakie konsekwencje nadużywania alkoholu doświadcza rodzina. Przygotowując się do tego dzisiejszego naszego filmu, zacząłem się tak zastanawiać, że o uzależnieniu wiemy już naprawdę bardzo dużo. Jest dużo źródeł, z których możemy dowiedzieć się, czym jest uzależnienie, jak żyć, jak stosować profilaktykę zdrowia psychicznego, jak stosować profilaktykę niewpadania w sidło uzależnienia. A pomimo tego wszystkiego, każdego miesiąca, każdego dnia nowe osoby wpadają w sidła tej strasznej choroby. Co takiego dzieje się i co takiego jest podstępnego w uzależnieniu, że pomimo naszej wiedzy, pomimo świadomości wpadamy w jego sidła? Jedną z takich rzeczy, która powoduje i zaprasza nas do uzależnienia, jest to, że bardzo często występuje u nas takie zjawisko, które nazywamy w terapii uzależnień iluzja zaprzeczeń. A czym jest ta iluzja zaprzeczeń? Iluzja zaprzeczeń to jest nic innego jak myśli, wyobrażenia, różne zaprzeczenia, które pozwalają nam na to, żeby nie widzieć i nie dostrzegać problemu. Czyli to są takie trochę klapki na oczach, które zaczynamy mieć po to, żeby nie dostrzec sytuacji, w której się znaleźliśmy. A jaka to jest sytuacja? Sytuacja tego, że na przykład nie jesteśmy w stanie kontrolować swojego picia. Co to znaczy? Tradycyjnie w momencie, kiedy wychodzimy z przyjaciółmi, często nie zastanawiamy się nad tym, co będzie na takim spotkaniu. Czy będziemy jeść, czy będziemy pić. Idziemy, żeby się spotkać. Osoba uzależniona często, wybierając się na spotkanie z przyjaciółmi, zaczyna się zastanawiać nad tym, czy będzie tam przestrzeń do tego, żeby móc się napić, móc spędzić czas z przyjaciółmi, ale czas z przyjaciółmi to jedno, ale z tyłu głowy pali się lampka dotycząca spożycia jakiejś substancji, wypicia alkoholu, która spowoduje, że ten wieczór będzie wspaniały. I że tak naprawdę wieczór będzie wspaniały, bo wszystko jest naturalne, normalne. Ludzie przecież się spotykają, piją. Alkohol jest dla ludzi. I myślę, że mogę tutaj mnożyć miliony, miliony, miliony myśli i słów, które możemy do siebie wypowiadać, które często powodują, że zaczynamy tworzyć sobie iluzję. Iluzję zaprzeczeń tego, że na przykład nie jesteśmy w stanie już kontrolować picia. A co to znaczy? Kontrolowanie picia to kwestia naszej takiej wewnętrznej, silnej woli do tego, że jesteśmy w stanie powiedzieć sobie stop. Jesteśmy w stanie, spożywając alkohol, poczuć moment, w którym powiemy, że nam już starczy, chcemy mieć następnego dnia miły dzień, czy na przykład jesteśmy swoimi bliskimi, z rodziną i chcemy zaopiekować się swoim dzieckiem w sposób bezpieczny i dlatego odmawiamy. Osoba uzależniona często nie jest w stanie sobie odmówić. Nie jest w stanie powiedzieć stop i powoduje to, że z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień coraz bardziej zaczynamy wpadać w spiralę uzależnienia. W spiralę uzależnienia, która początkowo jest czymś całkowicie niewinnym. Powiedziałam o tym wyjściu z przyjaciółmi i tym braku koncentracji na tym, że mamy spożyć alkohol. Później przychodzi następna faza, w której zaczynamy coraz częściej myśleć o tym, żeby na przykład spotkać się
albo nawet nie musimy się spotykać, możemy sobie kupić alkohol do domu i wypić go w samotności, ale tak naprawdę w naszym myśleniu często jest tak, że przecież nic się nie dzieje. Przecież ja tylko próbuję rozładować swoje napięcie i mogę powiedzieć sobie stop. Na tym etapie często jest tak, że jestem w stanie powiedzieć stop, ale z dnia na dzień, z każdego wypijanego kolejnego kieliszka, nagle okazuje się, że coraz bardziej tracimy kontrolę. Aż w którymś momencie okazuje się, że to nie my kontrolujemy alkohol, ale na przykład alkohol zaczyna coraz bardziej kontrolować nas. Nasze życie, nasz rytm dnia zaczyna coraz bardziej być podporządkowane pod ten element spożywania jakiejś substancji. I to jest taki moment, kiedy powinna zapalić nam się lampka kontrolna. Często jest tak, że ta lampka kontrolna nie jest w stanie nam się zapalić ze względu na to, że iluzja zaprzeczeń, kwestia wypierania naszego uzależnienia powoduje, że nie jesteśmy w stanie dostrzec naszej trudności. Często wtedy przechodzimy do kolejnego etapu uzależnienia, kiedy zaczynamy coraz bardziej dotykać swojego dna. Zaczynamy coraz bardziej odczuwać konsekwencje. Konsekwencje zarówno w pracy, konsekwencje zdrowotne. Nasz organizm zaczyna nam odmawiać posłuszeństwa. Zaczyna pojawiać się szereg różnych symptomów, objawów, które zaczynają coraz bardziej wskazywać na to, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez alkoholu. I to jest moment, w którym najczęściej zaczynamy szukać pomocy, ale często nie my sami, tylko te konsekwencje zaczynają zapraszać nas do tego, żeby coś robić. Na przykład odchodzi od nas mąż, żona, dzieci nie chcą mieć z nami kontaktu, czy nasi bliscy zaczynają coraz bardziej stronić jakby od nas i od spotkań z nami. I często to są takie momenty, w których zaczynamy szukać pomocy. Wspomniałem o rodzinie i myślę, że nie bez przyczyny mówię o rodzinie, bo choroba alkoholowa dotyka nie tylko osoby uzależnionej, ale dotyka całego systemu rodzinnego. To system rodzinny, żona, mąż, partner, partnerka, często w tym całym procesie picia stają się osobami współuzależnionymi. Co to znaczy osoba współuzależniona? Osoba współuzależniona to osoba, która próbuje przejąć kontrolę, przejąć odpowiedzialność i minimalizować straty związane z piciem osoby uzależnionej. To proces, w którym osoba, która jest w relacji z osobą uzależnioną, coraz bardziej zaczyna tracić siebie, swoje pragnienia, marzenia. To pomaga w tym, żeby być i trwać przy osobie uzależnionej. Bo uzależnienie to choroba, która wyniszcza zarówno osobę uzależnioną, jak i cały system rodzinny. I żeby to przetrwać, żeby móc mieć siłę, musimy pozbyć się siebie, pozbyć się swoich pragnień, marzeń, pozbyć się często swoich nadziei i skoncentrować się na tym, żeby osoba uzależniona przestała pić. Często pojawiają się wtedy takie magiczne myśli, magiczne, że gdybym zrobił coś, gdybym zrobiła coś, a na pewno jest coś takiego, co mogę zrobić, żeby ta osoba przestała pić. Czasami dzieje się też tak, że biorę na siebie poczucie winy, że ta osoba pije ze względu na to, że może ja nie jestem taki, jak trzeba. Może ja coś zrobiłam nie tak. I powiedziałam o partnerze, partnerce, mężu, żonie, ale tak naprawdę w tym wszystkim nie możemy zapomnieć też o dzieciach. O dzieciach, które też tworzą system rodzinny i które tak samo jak osoba współuzależniona często biorą na siebie odpowiedzialność za picie i niepicie swojego bliskiego, opiekuna, na przykład tatę, mamę. Często gdzieś siebie obwiniają za to, że gdyby były grzeczniejszymi dziećmi albo gdyby przyniosły piątkę, to może tata by nie pił albo mama. I wtedy w zachowaniu, w strukturze, która zaczyna się budować, dziecko zaczyna sobie tworzyć świat, który coraz bardziej zaczyna być zagrażający. Zagrażający ze względu na to, że w sumie nigdy nie wiemy, czy tata przyjdzie trzeźwy, czy pijany. Czy będzie w domu spokój, czy
Może zadzieje się coś takiego, że będziemy musieli z mamą uciekać. Często jest tak, powiedziałem, z mamą uciekać, ale często jest tak, że w rodzinie alkoholowej dzieci przyjmują różne role. Jedni uciekają z mamą, drudzy zaczynają walczyć. Kolejni mogą stać się dziećmi niewidzialnymi. I to wszystko zaczyna budować bardzo mocno zagrażający świat. Prowadząc psychoterapię dla osób pochodzących z rodzin alkoholowych, często używam takiego sformułowania, że alkoholizm w rodzinie i jego konsekwencje to to, że pomimo tego, że wyprowadzamy się z swojego domu, często pod swoimi krzesłami, gdzieś przy sobie nosimy broń. Broń po to, żeby w momencie, kiedy ktoś zacznie do nas strzelać, a w sumie cały czas żyjemy w takim zagrożeniu, zagrożeniu, które często jest jakby bardzo niewidoczne. Niewidoczne, ale czujemy gdzieś w środku siebie, że zaczynamy się obawiać tego, czy ktoś na nas nie będzie krzyczał, czy będziemy w porządku, czy będziemy akuratni. I cały czas gdzieś jest takie poczucie u niektórych osób, że coś ze mną jest nie tak. Że coś dzieje się niedobrego jakby w moim myśleniu, we mnie, że może to ja jestem problemem. I często to są jakby konsekwencje, które pochodzą z tego okresu. Dlatego jeżeli oglądacie dzisiaj ten film, i może w którejś z tych historii, czy w pierwszej historii osoby uzależnionej, czy w historii osoby współuzależnionej, czy dorosłego dziecka alkoholika, zaczynasz słyszeć jakby swoją historię, to zapraszam Ciebie do podcastu. Do podcastu, który już jutro zostanie nagrany z moją koleżanką Dorotą Wojciechowską, z którą wspólnie prowadzimy grupę DDA, DDD, z którą pracujemy już też od wielu lat. Wspólnie w trakcie tego podcastu rozszerzymy ten temat, czym jest uzależnienie, czym jest współuzależnienie, jakie są konsekwencje alkoholizmu w rodzinie. A jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, to nie zapomnij kliknąć dzwoneczka, czyli subskrypcji naszego kanału. I specjalnie dla Ciebie będziemy tworzyć różne treści, różne materiały, które posłużą Tobie przyglądaniu się temu, czego doświadczasz, zastanawianiu się, co możesz jakby z tym zrobić. A ja dzisiaj już dziękuję Tobie za to, że byłeś ze mną w trakcie tego filmu i do zobaczenia na naszym podcaście.